Hej, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na taką pogadankę. Zrobię Wam taki update wszystkiego, ponieważ ostatnio wspominałam we vlogach Wam o... poruszałam różne tematy. Mówiłam Wam o kolczyku, o fryzjerze, o operacji oczu, o żyle i o innych różnych. I część rzeczy już się dzieje, część dopiero będzie się działa, więc pomyślałam sobie, że zrobię Wam taki mały update i to też będzie w sumie zapowiedź tego, co będziecie widzieć w najbliższym czasie na moim kanale. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Też często pytałyście mnie w prywatnych wiadomościach o różne tam rzeczy, więc no myślę, że część z Was jest tym zainteresowana, tymi tematami właśnie. Zapisałam je sobie tutaj w kalendarzu i słuchajcie, żeby niczego nie zapomnieć. Aczkolwiek znając mnie i tak pewnie o czymś zapomnę, ale zacznijmy może od depilacji. Słuchajcie. Mówiłam Wam o depilacji bikini, że mam problem z goleniem, mam podrażnienia i tak dalej. I zdecydowałam się na wizytę w klinice w Gdańsku koło Akademii Medycznej. Ogólnie terminy były całkiem okej, dlatego że ja mogłam iść od razu po chyba paru dniach tam w sobotę, ale akurat w sobotę o 10 mam trening, więc stwierdziłam, że no nie. I wybrałyśmy jakiś tam inny termin, chyba parę dni później, więc ogólnie czekałam półtorej tygodnia na wizytę. Dostałam oczywiście wytyczne, czego nie robić przed. Generalnie no jakby depilacja laserowa nie jest polecana na lato, bo to miejsce, wiecie, potem nie możecie eksponować tego na słońce i tak dalej, więc no jakbyście miały robić inną część ciała niż bikini, no może jeszcze pachy by były ok, no ale inne części trochę ciężko, chyba że naprawdę chodzicie ciągle w długich spodniach, to wtedy można sobie na przykład pozwolić na nogi, ale ogólnie no raczej lepiej by było to zrobić jesienią i ja żałuję, słuchajcie, że nie zrobiłam tego wcześniej, bo nie wiem, czemu nie wpadłam na ten pomysł, żeby zacząć na przykład w lutym to robić. No ale już nieważne, słuchajcie, pojechałam, zrobiłam. Sam zabieg trwał około 20 minut. Bardzo mnie bolało, nie tyle bikini, ale co cała reszta. Ja kusiłam się na całościową depilację i powiem Wam, że te niektóre miejsca tam są tak uwrażliwione, ale tak bardzo, że mimo tego, że ten laser to jest laser Vectus, on jest podobno bardzo skuteczny, mimo tego, że on ma tą opcję chłodzenia, to... bolało, także no nie było to przyjemne, ale to tylko tak jak wspomniałam, 10-20 minut i po bólu, także teraz jadę 13 lipca i pani kosmetolog ma tak samo jak ja, bardzo mocne czarne włosy i jak pokazała mi efekt po 3 zabiegach, to powiem Wam szczerze, jestem w szoku, wygląda to pięknie, bo nie ma przede wszystkim tych czarnych kropek, które zostają po goleniu, więc no jestem bardzo pozytywnie, słuchajcie, do tego nastawiona, mam nadzieję, że w grudniu też tak będę wyglądała. Ja wykupiłam pakiet, słuchajcie, bo była promocja 4 takich zabiegów, ale może być potrzebnych około 6. To wszystko zależy, więc na razie mam 4, ewentualnie jak będzie potrzeba, dokupię sobie 2. No ale robiąc jeden na miesiąc, no to zimą skończę, także... No ale spoko. Żyła, słuchajcie, dostać się do lekarza od żył w tym kraju, to jest w ogóle jakaś, ja nie wiem jak to nazwać, ale to w ogóle graniczy z cudem. Ja na prywatną wizytę czekałam na telefon 3 tygodnie i mam tą wizytę umówioną na przyszły tydzień, czyli summa summarum można sobie tak założyć, że około miesiąca, ale też chyba jakimś fartem się dostałam, bo wydaje mi się, że ktoś zrezygnował, także... No, idę za tydzień i zobaczymy, słuchajcie, jak będę już po tej wizycie to i nie zmontuję jeszcze tego czasu tego vloga, to gram Wam tutaj taki kawałek, powiem Wam, co lekarz mi powiedział, natomiast dla tych, co nie oglądali filmiku, ja mam taką widoczną żyłę z przodu nogi i mnie to bardzo denerwuje, bo to nie jest może nie tyle żylak, ale ta żyła jest tak widoczna, że ona jest taka po prostu, ta noga to nieładnie wygląda i stwierdziłam, że pójdę, zobaczę, czy ten lekarz może jakby coś z tym zrobić. Nie wiem, czy będzie potrzebny laser, bo pani na recepcji powiedziała, że nie zawsze jest konieczny laser. On jest, przeważnie laser jest konieczny przy takich typowych żylakach, a to ja nie wiem, czy to jest żylak, to jest po prostu jakaś dziwna żyła. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie i dam Wam na pewno tutaj znać gdzieś właśnie, no w tym filmie jeszcze, jak mi się uda. Kolejna rzecz, operacja oczu. Słuchajcie, byłam u lekarki, u innej niż robiłam górę, bo tak jak Wam mówiłam, do mojej lekarki nie było już miejsc, więc z jej polecenia poszłam do innej, która jest bardzo polecana w Trójmieście. Znowu nie będę Wam mówiła do kogo, bo to jest zbyt ryzykowne. Słuchajcie, wystarczy wpisać w internet i na pewno znajdziecie jakiegoś lekarza dla siebie. Ja się zdecydowałam akurat na tą panią doktor, byłam na konsultacji i słuchajcie, okazało się,
Teraz tak tego nie widać, bo słuchajcie, ten korektor z Rimmela, on jest po prostu tak dobry, że jak się tak wprost patrzy, to praktycznie zobaczcie, tych worów nie widać. Ale ogólnie na tej konsultacji pani doktor mi powiedziała, że ja nie mam trzech tych przepuklin, tylko tak naprawdę jedną. I to jest ta przepuklina tu, tu i tu. Z prawej strony jest bardziej widoczna. Ja myślałam, znaczy pani doktor, ta pierwsza pani doktor powiedziała mi, że mam trzy, ale ja wtedy, słuchajcie, to był dzień zabiegu, to była 8 rano i ja mogłam mieć spuchnięte oczy, więc jakby, no, teraz się okazało, że mam tylko jedną taką konkretną tu i tu do wycięcia, więc umówiłyśmy się na zabieg 15 września, także to jest piątek, po pracy pojadę i... No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, tutaj też jestem bardzo pozytywnie nastawiona, dlatego że wkurzają mnie te oczy, one były zawsze moim przekleństwem od wielu lat i mnie wkurzały, irytowały, denerwowały i tak jak mówię, jak na wprost tego jakoś tak jeszcze bardzo nie widać, tak gdzieś tam bokiem zobaczcie, widzicie? To jest mega widoczne, więc pozbędę się z tego i mam nadzieję, że będę miała spokój już na zawsze, chociaż nie ma oczywiście gwarancji, ale jakby no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiedziała, że to nie powinno być nic skomplikowanego, dlatego że ja też nie mam jakby tutaj dużo zmarszczek, nie mam wiotki skóry, więc to powinno w miarę gładko pójść i też jeśli nie mam tendencji do robienia się krwiaków i tak dalej, a nie mam, to powiedziała, że też leczenie powinno być jakby szybsze, krótsze niż góry. No, także zobaczymy, słuchajcie, to też na pewno będę Wam nagrywała z tego filmik i dzień po dniu będę Wam pokazywała i mówiła o tym, jak to wygląda, bo wiem, że jesteście zainteresowane też tym zabiegiem, tą w zasadzie operacją, także tym razem postaram się udokumentować wszystko we vlogu. Piercing, słuchajcie, jeśli chodzi o mojego kolczyka w pępku, to minął tydzień już wczoraj i niestety no jest dość zaczerwienione to miejsce, bo słuchajcie, no kurde, ten pępek jest... słaby, dlatego że ciągle czymś zahaczam, spodniami przygniatam i niestety tak jak przez pierwsze 3 dni miałam w ogóle nic nie miałam, jakbym w ogóle tego kolczyka miała 100 lat, tak potem poszłam do pracy, założyłam spodnie, cały dzień miałam, wiecie, przygniecione, a to i tak były luźne spodnie, ale siedziałam, to się, wiecie, gdzieś tam przygniotło i od tego czasu mam czerwone, także... Trochę jestem wkurzona, powiem Wam szczerze, i no liczyłam się z tym, że skoro on się ogólnie goi 6-8 miesięcy, no to będą się takie rzeczy dziać, ale dopiero jak on się wygoi w 100%, to pewnie, wiecie, jak będę nawet zahaczała czymś, to nic się nie będzie działo. Tak samo było z tragusami. One na początku, jak wiecie, to przez te 2, 3, 4, 5, nawet 6 miesięcy, jak zahaczyłam telefonem czy coś, to czułam, że mam takie aż ciepłe tutaj i takie, no, puchło mi. Natomiast, no, potem już teraz, jak zahaczę cokolwiek, to się w ogóle nic nie dzieje. Także umówiłam się też na nowego kolczyka 4 lipca. I słuchajcie, to będzie w ogóle coś zupełnie nowego, także pokażę Wam. I wtedy też nie wiem, czy nie wymienię sobie tragusów, bo miałam iść tutaj do tej dziewczyny u mnie w mieście, która robiła mi brzuch, ale stwierdziłam, że kurde, jak będę tam, to chyba za jednym zamachem wszystko zrobię. Wymienię tragusy, podobno oni tam mają na miejscu pełno kolczyków, nie trzeba na nic czekać, więc... Więc chyba tak zrobię, słuchajcie, ale cieszę się, coś mi się tych kolczyków teraz zachciało i mimo tego, że ten się goi, ten w pępku, tak jak się goi, to i tak się cieszę, że go zrobiłam, jakoś tak... Nie wiem. Nie wiem, co mnie wzięło na te kolczyki, powiem Wam szczerze. I właśnie, też słuchajcie, fryzjer. A co w ogóle z fryzjerem, to jest tak, że miałam nie iść. Ja Wam ostatnio mówiłam, że jakby moje włosy są spoko, bardzo dobrze wyglądają naturalnie i nie muszę nic z nimi robić, ale... Ostatnio Wam mówiłam, że kończy mi się projekt i zaczyna się znowu nowe. Dlatego, że nowy projekt to jest nowi ludzie, nowe rzeczy, nowe szkolenia i tak dalej. To trochę tak jakbym zaczynała nową pracę, co jest w sumie dość ekscytujące, bo cały czas uczycie się czegoś nowego, poznajecie nowych ludzi, nie tkwicie w jednym miejscu, nie jesteście znudzeni pracą, obowiązkami, ludźmi, tylko jakby macie szansę na cały czas na jakby coś nowego. Zmiany są w życiu potrzebne, boimy się ich, ale one są potrzebne. I... Właśnie, z racji tego, że ten projekt się kończy i od lipca zaczynam nowy, to jeszcze nie wiem, nic, nie mamy szczegółów, co, jak i w ogóle, ale będę pewnie miała problem z tym, żeby wziąć jakiś urlop. Moja fryzjerka przez okres wakacji przyjmuje tylko od poniedziałku do piątku, więc ja mam urlop zaplanowany w sierpniu, ale stwierdziłam, że kurde, nie wiem, co będzie w sierpniu, bo ja mam trochę tam też poplanowane, więc zapisałam się teraz na 4 lipca na wizytę do fryzjera właśnie. Myślę, że na początku projektu to jeszcze spoko, ja już po prostu jakby klepnę to, znaczy mój team leader mi klepnie, żeby już potem nie było jakichś, wiecie,
no niedomówień, że jest nowy projekt, idę na urlop, bo to co macie klepnięte, no to jakby sklepnięte, więc stwierdziłam, że pójdę od razu i tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca co będę robiła, gdzieś tam zostanę przy tym kolorze, przy tym co mam, bo mi się to podoba, z tym, że nie wiem czy jakby ciut jeszcze, na pewno podetnę sobie trochę grzywkę, bo ja ostatnio lubię ją nosić do przodu, więc troszeczkę chcę ją jakby... Tutaj szczególnie ten przód, słuchajcie, ściąć, bo zobaczcie, ona jest bardzo długa i chcę jakby większy skos zrobić. Ogólnie chciałam tak na zewnątrz powywijać sobie te włosy, ale jak to się nie uda, no to... no to nie wiem, zobaczymy. Co do ścięcia, słuchajcie, nie mam jeszcze żadnej koncepcji, ale tak sobie wymyśliłam, że po prostu... zrobię wszystko naraz i słuchajcie, tak naprawdę, tak jak widzicie, tu już chyba nic nie ma w ogóle. Tak naprawdę... Teraz bardzo dużo się u mnie dzieje i mam nadzieję, że uda mi się tutaj być na bieżąco z tymi filmikami, bo chciałabym wam to wszystko gdzieś tam pokazywać i mówić wam o wszystkim i tak dalej, ale no tyle tego naraz się narobiło, że ja wam powiem, że ja nie wiem jak to jest, że kurde, kiedyś człowiek miał po prostu pracę i dom, a teraz jest tych zajęć tego wszystkiego tyle, że w ogóle, nie wiem, ja nie mam na nic czasu, ja nie mogę się z tym wszystkim ogarnąć, a ja jestem bardzo dobrze zorganizowana i zawsze staram się mieć na wszystko czas, ale po prostu czasami, słuchajcie, z tego wszystkiego brakuje mi już sił. Także w zeszłym tygodniu chyba miałam taki zjazd, nie chodziłam nawet na treningi przez tego kolczyka, ale powiem wam, że nie miałam na nic siły, totalnie, byłam tak zmęczona wszystkim, że chodziłam o 9 spać i no jakby... Nie wiem, ja nawet nie mam z czego zrezygnować, bo to wszystko po prostu się gdzieś tam dzieje i słuchajcie, ten weekend na przykład, bo dzisiaj jest niedziela, siedzę w domu cały. Stwierdziłam, że zrobię sobie rzeczy, na które właśnie nie mam czasu. Wczoraj tylko rano byłam, bo była sobota, na treningu i... no i przyjechałam i słuchajcie, sprzątałam balkon, posprzątałam pranie, zrobiłam, odkurzyłam, frani posprzątałam, słuchajcie, no... Obiad sobie zrobiłam, paznokcie, robiłam takie rzeczy, na które maseczkę, na które po prostu na co dzień nie mam czasu, także cały dzień takiego chillu totalnego, potem sobie coś tam oglądałam, no i dzisiaj od rana nagrywam wam filmiki i w sumie nie mam planów, nie wiem co będę, zaraz sobie wychodzę na chwilę, ale potem jak przyjdę to po południu nie wiem czy będę robiła coś fajnego, czy będę po prostu oglądała, nie wiem, YouTube'a albo Netflixa, bo też mi tego brakuje, powiem wam szczerze, że brakuje mi takiego... odmóżdżenia trochę i no zobaczymy, ja w tym tygodniu jeszcze, znaczy w przyszłym mam jechać do koleżanki, bo ona ma domek, także mam do niej pojechać na 2 dni, także wezmę sobie wolne i pojadę, dlatego że tam jest jezioro i tam jest fajnie, więc też na pewno sobie odpocznę, no i tyle. Mam nadzieję, że taki filmik też wam się podobał, taki update, postaram się, tak jak wam wspomniałam, wszystko gdzieś tam na bieżąco nagrywać i chociaż takie właśnie 13-14 minutowe filmiki wrzucać, żeby po prostu coś było na kanale. Ja też zauważyłam, że jak długo nie nagrywam, na przykład no długo, tydzień i wrzucam wam potem filmik, to ja już w ogóle nie pamiętam co ja wam tam mówiłam w tym filmiku, także gdzieś tam mogę się często powtarzać, bo no bo po prostu nie pamiętam co tam mówiłam. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ostatnio dostałam komentarz, czy mogłabym nie mówić tak często słuchajcie. Teoretycznie mogłabym i to już nie pierwszy taki komentarz. Ja wiem, że ja często mówię słuchajcie, ale wynika to z tego, że ja na żywo jak z kimś rozmawiam, to ja ciągle mówię tylko słuchaj, słuchaj, słuchaj i jak rozmawiam z wami, to mówię słuchajcie. I wiem, że to może wkurzać, bo ja też zauważam takie rzeczy u innych youtuberek, jak na przykład coś tam ciągle mówią to samo albo robią to samo. Ja wiem, że to może wkurzać, tylko słuchajcie, To jest to, że ja na żywo tak robię i to nie jest przypadkowe, że ja to nagle we vlogu mówię do was, słuchajcie, bo ja na żywo też do wszystkich, ej, słuchaj, słuchaj, wiecie, gadowski znajomy oczywiście, no także, ale będę się starała, żeby wam się milej oglądało, no i tyle, także żegnam się z wami, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał filmik i widzimy się już niedługo w kolejnym, także do zobaczenia, pa!